Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami kariera dwuosobowa, słuchajcie, z F1 2021, odcinek 15. No i ze mną na kanale kierowca Haubica. Witam, dzień dobry. Dzisiaj będziemy walczyć w Japonii. Tak jest, Japonia. Który w tej edycji niestety bardzo mocno spinuje. I będzie bardzo ciężko, prawdopodobnie. Dobra, nie zakładajmy z góry, może się uda tym razem. A może. Dojechać. Oby. Kurde, jakie mam z użyciem części? Aha, dobra, bo ja ostatnio nowe brałem, to nie muszę teraz, okej. Okay. Tak, ja też mam w miarę co w teraz porządku. idziemy? Chyba nie wiem, czy na przykład przypadkowo, wie, nie wiem, czy nam tam nie cofnęło tego, co ostatnio ulepszaliśmy. Ale tak, co wolisz? Felgi odprowadzające ciepło, które dzięki którym będziemy mieli mniejsze zużycie opon, czy zmodyfikowaną komorę spalania, która nam da mniejsze zużycie paliwa? No może to paliwo, nie? Aczkolwiek Troszkę. mówię, ciężko ten. No i może te zużycie. Ciężko się dobiera. Bo już do 3 te mamy w paliwie, a jedno dopiero w zużyciu opon. A przydałoby się zmniejszyć te zużycie. No. Lecimy na zużycie? Niech będzie. Dobra. To let's go. Dobrze. O kurde, jesteśmy lepsi od McLarena, ale gorsi od Astona. No. Co to się stanęło się? Dokładnie, coś się przewróciło. Czym to nam coś doszło? Nie. Co on mówi, że coś nam doszło tutaj? Jak nic nie doszło. Na kolejny weekend. Nie, mi mówił, że zeszło już z taśmy, ale dobra, zalecimy. Aha, no dobra, ja miałem, że na kolejny. To ciekawie, nas tam trolują. Jest, mamy! Dobra, kupuję felgi odprowadzające ciepło, dobra? No to dawaj. Będą na Meksyk prawdopodobnie, 2 dni przed Meksykiem. O kurde! Bo jak ja widzę, my mamy słabe podwozie. Jesteśmy w środku. Nad nami są Mercedes, Aston, Red Bull i McLaren. Chyba nie jest tak źle. Te zużycie opony, zmodyfikowane felgi lepiej odprowadzają ciepło, co zmniejsza ich degradację termiczną powierzchni opon, a to z kolei przedłuża ich żywotność. Czyli w skrócie kit powinno już być też z oponami w miarę. O kurde, Max Verstappen ma 3 punkty przewagi nad Lando Norrisem, a Lando Norris ma tyle punktów co Sergio Perez.
A Daniel Ricciardo traci do nich 6 punktów. Do Pereza i Norrisa za klasyfikację. A nas rozdziela Yuki Tsunoda. No, miało być lepiej. No dobrze jest. Dobrze jest. Na pewno u Dobra. Mnie nie jest. Pamiętaj, żeby zmniejszyć paliwo. Nie no, spokojnie. Nie możesz zaktualizować zapisu kariery. No, znowu muszę to ciągle samo. To anulować. Muszę to ciągle anulować. Denerwujące już to jest. No, jakiś nowy. Niestety Steam dzisiaj. Krasik odczytany. Niestety. Kolejny. Ale ten, fajne są te przejściówki, naprawdę. No, w tej edycji ładnie to zrobili. Tak, dokładnie. Także tak, aż wiesz, powinniśmy zrobić karierę w każdym zespole. Dobra, no, konfiguracja. Paliwo minimum, pamiętaj. Dobra. Słyszałem, że w tym weekendzie to ja zużyję wszystkie softy, przepraszam. Dobra, ja jakby co mogę jechać. Gotów? Jestem gotów. No to jedyne. Przejechałem ten zakręt bez spina. Ten ostatni zasek. O Jezu, 1,27,8 zrobiłem, a jak u Ciebie? Nie wiem. Jestem P13. P13 na kierownicy teraz widać. P13 w sumie jest git dla mnie na tym torze. Brawo! 30. O Boże, i to z jakimi kłopotami musiałem tam na tym szybkim w ogóle zwolnić dałbyś do czwórki. Dałbyś pół sekundy zwolnić, czy nie? Znaczy, Jezu, jak zwolnić? No, myślę, że straciłem z pół sekundy na tym. Miałem trzy błędy, na których spokojnie. Dobra. Tylko coś mi ten. Prawie 0,2 słabiej ode mnie Yuki Tsunoda pojechał. Dobrze, jak będziemy lepsi od niego, to... To już jest dobrze. To już jest dobrze. Bo jego ojczyzna w końcu chyba... Coś dobrze. Mi tam na pomarańczowo świeciło. Mam nadzieję, że to paliwo. To nie mogło być paliwo, to musiała być jakaś część. Dobra, wbiłem 8 level, prawie, że nie. Zostało mi tam z milimetr, żeby wbić 8 level, najgorzej. No i błędy ciągle wyskakują. Które trzeba anulować. Bad luck in qualifying. That's not exactly ideal. But there's no points for Saturday. Już lecimy na to, czy nie? Okej, czekaj. To ja już tutaj dam. To uważa, że jest pech, okej. Czy ona kiedykolwiek nas pochwali za coś? Nie wiem, ostatnio mnie
pochwaliła za zwycięstwo we Aha, no Francji. dobra, no mnie jeszcze nie pochwaliła niestety w tym sezonie. Mi już się stało, jak tobie? Ja mam grid dopiero. A, okej. Okay. To poczekam tu chwilę, se ustawę strategię. Kogoś przesunęło. Kogo? Tak, bo jestem jedenasty. Tak, Daniela Ricciardo. Yukiego Tsunodę. Zdecydowanie tak. Byłem 13 przecież. Już się wyczytało? Tak, strategię mam. Zastanawiam się, czy nie wziąć tych medów. Bo te softy pod koniec to musi być tragedia. Się o to bardzo boję. Co ty sądzisz? Nie wiem, no ja softy hardy spróbuję. Będzie trzeba jechać zachowawczo niestety na tych softach troszkę. A softy medy softy jakby zrobić. No zobaczymy, co się będzie działo. Ej, można zrobić medy softy, 16 kółek na medach. Chyba się skuszę, wiesz? No to dawaj. Myślisz, żeby ryzykować, czy nie? Nie wiem, no. Wiesz, no zawsze dwie różne strategie, to dwa różne wyniki. Tak. A, raz się żyje. To nie ryzykuje, to nie pije szampana jak w Singapurze. Lecimy? Lecimy. Jeszcze powinno być okrążenie formujące z tego, co pamiętam, i jest. Słyszałeś też ten dźwięk? Nie. Czy nie? Jak światła zgasły? Jak nie. Jakiś parowóz przejechał. Nie było to słychać. A w sumie git. Będziemy mieli dogrzane opony na początek już, nie? Formujące zawsze na propsie. Te boty jeżdżą na tych tarkach. Niesamowicie. A ty masz lusterko wsteczne? Nie, nie używam. Nie, nie używasz? Nie. Okay. Nie, bo mnie rozprasza. Aha, okej. Okay. Nie, ja wiesz, operuję tymi strzałkami najbardziej. Strzałki tobie wystarczą i dokładnie. Lusterka, nie? Dlatego wiesz, zawsze wolę puścić. Korzystasz z lusterek tych takich normalnych, czy nie? Zależy kiedy. Rzadko. Ale czasami tak. Wiesz, no, wtedy musisz tak naprawdę skupić się na tym lusterku. A strzałka pozwala mi, wiesz, skupić się na torze i patrzeć na tą strzałkę. A patrzysz w lusterka? Czasami. A, okay. Jak tam dogrzewa? Najlepiej jechać tak, żeby nie musieć patrzeć w lusterka. Czyli na pierwszym miejscu. Tak jak ostatnio w PLP w Monako, nie? Tak.
An bodajże, który wygrał z 50-sekundową przewagą. Ile masz ten stopni, opon? Najmniej, najwięcej? Nie zdążyłem zobaczyć. Jeszcze na wyświetlaczu widać na kierownicy. Jak sobie nawet kamerę zmienisz. O kurde, ile tutaj kierowców jedzie na medach? A co to się stało? Będę będę startował w Raikkonenie. A, co, dobrze, przesunął mnie. Powodzonka. Powodzenia. Będę... Albo nie, nie ma, dobra. Anyway. Kurde. Już tracę pozycję na rzecz Ricardo. Chyba jednak nie. Pozdrawiam. Aha, niedozwolone blokowanie 5 sekund. Super gra. Ale za co? Bo się wyspinowałem. I dostałem za to 5 sekund, że po prostu ich zblokowałem i nie mogli jechać. Cześć? A już jesteśmy pit stop za wami. Przez to prawie, że. Ale jest... Teraz muszę walczyć z Raikkonenem i Giovinazzi. Jak mnie zaraz dojadą. Jeszcze nie przejechałem tego zakrętu w lewo. Powiedzisz tobie, ile do Ricardo straciłem w eskach? No. Pół sekundy i się rozwaliłem prawie. Już nie ma, widzę. Super, 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 wjeżdżajcie we mnie, Raikkonen, super! Ja pierdzielę, no zaraz nie wytrzymam z tą grą. Już dwa razy wyspinowałem. No to ja już mam po wyścigu, jeśli nie będzie safety cara. Za co?! Nie, no tak, to jest naprawdę upośledzony wyścig. No super! Zarąbista Alfa Romeo! No i rozwalił mnie Tsunoda! Nie, no nie wytrzymam z tą grą, naprawdę. Co się stało? Giovinazzi mnie rozwalił, bo wyspinowałem. Nie ma mnie w wyścigu już. O kurde, ale fajna kamera na Gasly'ego jest u mnie. Ja pierdziule, no nie wytrzymam zaraz.
już z tą grą. Pieprzona Japonia. Cały wynik poszedł. Nienawidzę Grand Prix Japonii. Niech je. Dlaczego? No, ciężko się jedzie. Dwa okrążenia wyspinowałem chyba 4 razy i rozwalił mnie Giovinazzi. I siebie też przy okazji. Po co ty na hardy zjechałeś? One mogą nie wytrzymać. Wiem. Ryzykujesz. Nie, wiedziałem, że stracę tylko jedną pozycję, a oni tak będą musieli zjechać, więc ja będę mógł później zjechać na softa. Czyli softy, hardy, softy robisz? Nie, hardy, softy. No ale możesz na tych nie dojechać, na tych hardach. Na hardach i softach? No, znaczy softy, hardy, softy, o może tak. No to mówiłem przed chwilą, okay. Hardy, softy. Dobra, softy, tak. Hardy, softy. Softy, hardy, softy. Schumacher 14. Ciekawa jest ta gra. Taki Raikkonen jest wciul daleko ze swoją bandą z Latifim i z Mazepinem. W sumie ja już bym sobie mógł w Niku dodać coś ze Spinem po tym wyścigu. Kurde, Russell jest za tobą. No. Na softach. Jeden z twoich ulubionych kierowców. Nie? No niby tak. Polubiłeś tej edycji, nie? Znaczy ogólnie wiesz, te boty są agresywne, ale w sumie to nie jest takie głupie. Te boty, czy co nie jest takie boty. Głupie? Alpiny jest jak wysoko w ogóle. Astony też ładnie. Piękne są Astony w tej grze. No, to fakt. To fakt. Jeździ się bardzo ładnie. Ja jeszcze niestety nie miałem przyjemności nim jeździć. Ale może tam się uda gdzieś załapać.
bo wy już się ścigacie. Co się stało z Lewisem Hamiltonem w ogóle? Nie wiem. Ładna. Max Verstappen, Valtteri Bottas, Lando Norris, czwarty Sebastian Vettel. Podoba mi się to. Zabijedziesz po zwycięstwo. A Darkoven... No dobra, nie, Darkoven po zwycięstwo, dobra. No jak? Nie sądzę. Po podium będzie git? No, nie, na razie jadę 10. Jak dojadę na tym miejscu, to i tak będzie dobrze. Czyli punkt w Japonii to jest już git. Okay. Tak jest. Ale ładna kamera mam na Seba. Ładną kamerę mam na Seba. Bo źle powiedziałem. Spokojnie, uda się tobie wyknąć Ricardo, 100%. On jest w twoim... Dzisiaj tak ich łyknę, bo oni zaraz będą zmieniać opony, tylko... Staram się trzymać tempo, żeby nie... Do lidera? Czy nie? Co? Będę mówić tobie na bieżąco, ile tracisz do lidera? No możesz, możesz. Na ten moment tracisz 6,5 sekundy. Mhm. Sergio Perez zjeżdżał jak coś do boksu, ale jest na softach właśnie, o dziwo. Cały tył Raikkonen, Latifi, Mazepin byli w boksie i są też na softach. Tylko ty i Mazepin jesteście na medach. Się, no Jezu, nie na softach. O. Tak to powiem. On na medy, ty hardy i lecicie do końca. Utrzymujesz tempo lidera aktualnie, nawet zyskujesz. W niektórych momentach, ale teraz niestety. Straciłeś pół sekundy. No, musiałem wyhamować. No i pół sekundy niestety straciłeś, ale na ten moment nawet Nikita Mazepin wyjedzie przed Maxem Verstappenem. Jeśli się nic nie zmieni. Czekaj, zaraz wrócę. Koven, lecisz z nim. On nie ma w ogóle tempa. On traci ile? 3 sekundy do Sergio Pereza. Robisz go. Ale musisz w sumie uważać też na Pierre'a Gasly'ego.
Nikita Mazepin dostał karę. 10-sekundową karę. Ciekawe za co. Jesteś? Halo? Jestem. O kurde, Mazepin dostał karę za uderzenie mnie dwa razy po tym, jak się rozwaliłem. Jak? Max Verstappen ma ostrzeżenie za kolizję z safety carem, więc on może być lekko uszkodzony. O, wyprzedziłeś! Nie patrzę. Ładnie. Sergio Perez wyprzedza Estebana Ocona prawdopodobnie teraz. A jednak nie, bo Ocon go zblokował. George Russell w boksie. Pierwszy, który, nie licząc ciebie, pierwszy, który zjechał z softów. Na coś innego prawdopodobnie. Softów na hardy. Oni właśnie na ten land hardy już będą. Więc w sumie będziesz miał takie same opony, no, opony jak oni, tylko starszy. Ale będziesz miał pit stop przewagi nad większością, nie? Mhm. Co tobie na pewno pomoże. I w odpowiednim momencie... No jakby się udało softy założyć w końcówce, to by było ładnie. Takie 23, drugie okrążenie ja bym zjeżdżał na swoim miejscu. Które? 22, trzecie. Mhm. To by było... No nie wiem, czy wytrzymam. To było prawie 20 okrążeń na hardach. Strategii mi pokazywali gdzieś z 16 i one miały gdzieś z 50% chyba. Coś takiego. Więc najważniejsze będzie, żeby to dotrzymać. A ty chyba zyskujesz do Sergio Pereza, co nie? No coś tam odzyskałem teraz. No, ładnie, ładnie. Bo ja mam ciągle stratę do lidera i teraz tracisz 9 niecałej pół sekundy, a Max Verstappen ten stracił pozycję nawet Walteriego Bottasa. A Sergio Perez prawie znowu wyprzedził Estebana Ocona, ale on go znowu zblokował. Mick Schumacher, Yuki Tsunoda dobrze. No on przede wszystkim na DRS-ie, bo on mi strasznie odchodzi tutaj w tej pierwszej. Oj tak, widziałem właśnie, bo on pali i on DRS używa. Ale on tylko tam pali. Jakby ogólnie w tej grze mi się zdaje, że DRS z RS-em jest bardzo mocny, jakby mocniejszy niż w tamtej edycji, jak naraz odpalisz. Też masz takie wrażenie, czy nie? Mhm. O, jeszcze teraz pali tutaj po wyjeździe z tego zakrętu, coś z przodu się dzieje. Ktoś się wycofuje? Czy nie? Sebastian Vettel! Nie, Seb, ty miałeś jechać po... O, 10 sekund straty do lidera masz na ten moment. Awaria mechaniczna, Sebastian Vettel. Ej, Lando Norris trzyma się w DRS-ie Maxa Verstappena. Ładnie Lando odciśnie. Pomimo tego, że ma słabszy bolid od Ferrari i Max Verstappen w boksie. Więc teraz zacznie się twoje zyskiwanie, bo oni już pitują. Oj, we trzech już pitują nawet. Podium w tym wyścigu byłoby chyba dobre, nie Darkowen? Jeszcze daleka droga. No daleka. Ale oby się udało, nie? P5. Jakbyś podjechał do tego Pereza zaraz, jakby stracił ten DRS, bo ma Walteriego, bo Serezu ma Estebana w sumie tylko przed sobą. No im Esteban Ocon szybciej zjedzie, tym lepiej dla ciebie. Albo niech się z nim upora, bo wtedy jakby z jednej strony może tracić, albo mieć takie same tempo, albo gorsze. Teraz nie wiem, patrząc na jego jazdę, czy Esteban Ocon mu go blokuje bardziej, czy mu pomaga? Bo Ocon ma dobre. Latifi już zjeżdżał? Latifi? Nie. Raikkonen, Latifi i Mazepin? Oni byli w boksie podczas safety cara z tobą. Latifi i Raikkonen wzięli wtedy softy, Mazepin medy. Valtteri Bottas, Lando Norris, pit stop, prawdopodobnie Esteban Ocon już też i Esteban Ocon zjeżdża.
Jesteś drugi. O, już widzę, ładnie podgoniłeś go. Ile? Jaką masz stratę, bo mi nie pokazuje? 2 sekundy. Będziesz próbował dojechać do mety na tych hardach, czy nie? Nie, nie dam rady. Mają do... Kurde, nie. Nikita Mazepin jest 7. To jest bardzo dziwne. Valtteri Bottas możliwe, że będzie musiał zjeżdżać w sumie, bo ma medy. Kimi Raikkonen musi zjechać. Lando ma medy. Verstappen medy. Mazepin medy. Stroll medy. Alonso Ocon medy. Gasly Ricardo medy. Tsunoda hardy. Mick Schumacher hardy. Russell i Latifi medy. Przepraszam. Także możliwe, że nie dojadą tych 14 okrążeń. Chociaż w sumie przejechali 13 na softach. To nie było tematu. No ale już będą mieli bardzo słabe tempo pod koniec, nie? Sergio Perez ma 40 ersu. Jesteś liderem. Co jest? Darkoven, to musi tak zostać. Nie, nie ma szans na jak. Musisz powtórzyć mój wynik z Francji. Nie mam tutaj takiej przewagi. 9 sekund nad Valtterim. Tutaj pit stop trwa około 18 sekund, nie? Nie wiem, nie zwracałem uwagi. Jeśli pit stop trwa 18 sekund, to na ten moment byś wjechał przed Sergio Perezem. Może na medy zjedź zaraz, czy nie? Bo oni w sumie na medy zjeżdżają wszyscy. Co o tym? Czekaj, zaraz zobaczę jak opony. Bo już medy teraz tobie by wytrzymały do końca. No ja mam 19% na tych hardach. Ej, to możesz spróbować dojechać, bo już minęło 12 okrążeń. Będziesz próbował? Możemy spróbować. Ryzyk, fizyk. A, skrzynia biegów mi się świeci. Dobra, już przynajmniej 100%. Wiem co. 66. Możliwe, że będziesz musiał wymienić po tym wyścigu. No. I co tam mamy następne? O Jezu. USA. USA nie powinno być aż tak złe jak Japonia. Super. Nikita Mazepin stracił pozycję, chociaż to cię nie powinno interesować. Jeśli byś zaraz ewentualnie chciał zjechać na medy, to byś wyjechał około 6-7 miejsca, a Mazepin zjechał właśnie do boksu na... No co, mógł zjechać? Przecież on wytrzymał 12 okrążeń albo 13 na medach. O kurde. Aha, Mazepin jeszcze karę odstaje. Oj, Nikita nie noga. Nikita Mazepin zjechał na kolejne medy. Dziwna decyzja. Mógł przeczekać i wziąć softy za parę kółek. I przez to jest ostatni. Nowe nie znałem. 4 kierowców na ten moment nie dojedzie do mety. Jak Bottas ciebie dogoni, będziesz się mocno bronił, czy go puścisz? Nie no, nie puszczę go tak łatwo. To nie jest mój kolega z zespołu. No to może być walka o zwycięstwo, jeśli będzie miał z tobą problem. Może zostaw sobie R cały praktycznie, jak już będzie blisko, żeby mieć tą stówę. Kurde, kar. To już będzie ciężko wygrać. Bo oni ciebie dojdą. Na
mamy 4-5. W sumie to wiesz, dobra, Lance Stroll za Red Bullami. Z takich lepszych to Daniel Ricciardo jest dopiero 10. Nie wiem, jak do tego doszło. Jest uszkodzony chyba. Wiesz co? Tak mi się wydaje. Ogólnie miał wtedy słabe tempo. Patrzę na skrzydło, nie jest uszkodzony z przodu nigdzie. Ale może podłogę ma uszkodzoną, bo dziwnie jechał w tych zakrętach. To pomyśl, jak ja sobie musiałem jechać, że on jadąc tak w zakrętach zyskiwał nade mną tam 30 w estkach. Fatalne. Do Norris straci do ciebie 9,5 sekundy. 9,3. Max Verstappen go będzie zaraz męczył. Jak tam twoje zużycie opon? Na 10 okrążeń przed końcem? 24. Łe, to dojedziesz bez problemu. O ile dojedziesz. I jeśli się nie rozwalisz, to nie powinno tobie nic się stać z oponami, o tak powiem. A Nikita Mazepin dalej jest ostatni. Możliwe, że zdublujesz Ruska. Bo ile on do ciebie traci na okrążeniu? Trochę traci. O kurde, ale Bottas już jest blisko. No. Na ten moment, jeśli byś wyjechał, to byś wyjechał za Strollem. Albo za Alonso. Maksymalnie za ósmym Estebanem Oconem. Jeśli byś zjechał. Ale to się tobie nie opłaca najzwyczajniej. Bo kto tobie może w sumie zagrozić? Teraz Valtteri, Norris i Verstappen. No to i tak czwarte miejsce jest dobre, nie? Kurde, Bottas stracił na chwilę. Ty, on... Jak on robi fasty slapy na medach? Halo. Zaraz będę jak coś.
będzie walka z Bottasem, bo już jest 1,6 za tobą, 1,5 sekundy. Tak, goni. Ładnie mówicie. Cały czas no, fastest lap robi. Jakbyśmy mieli Mercedesa, to też by może nam tak szło. Może byśmy się nie wywalali na każdym zakręcie w Japonii, a dokładniej ja. No to też jest w sumie inna trakcja, nie? Mhm. Inna stabilność. 1,4 traci. 1,3, 8. Dobra, stracił parę tysięcznych. On ma 60 ersa. Zachowaj ersu trochę. Nie pal na razie. Jak cię wydogoni, żebyś miał ersa po prostu, bo ile on ma? On ma 60 ersu. Będzie miał jeszcze DRS. To jak on walnie tobie ers i DRS, to nie będzie, wiesz, szans, jak nie będziesz miał się czy bronić. Więc może pal tutaj tylko na prostej teraz. Chwilę i tyle. No i traci, no i łatwo, bo on nie pali w sumie. Macie tyle samo DRS-u. Ale ile zyskałeś? Chyba 2000 albo 3, nie? Jezu, nie tysięczne, dziesiąte. Dobrze widziałem? Nie wiem, nie patrzę na czas teraz. O Jezu, 1,2 już tylko traci. Zyskał pół sekundy w eskach praktycznie. No ja tutaj mocno uważam. O Jezu, już ma DRS. Zostaw ers. On ma więcej ersu chyba od ciebie. Nie, on ma tyle samo, ale jak nie trzeba, to nie używaj ersu. Tam, gdzie nie ma strefy DRS, nawet nie używaj tego. Bo szkoda będzie ersu. Może będzie TP2, bo widzę Lando Norris jakoś mega mocno nie odrabia. Musiałby teraz zacząć odrabiać 6 po sekundę na okrążenie. A on odrabia po pół, więc jest tutaj lepiej. Na ten moment pół. A w sumie jak zacznie mocno odrabiać, to będziesz musiał puścić Bottasa i wiesz... Nie pal tutaj, bo on już ma tyle ersu co ty. Nawet więcej ma. Ma 70, a ty 67. I teraz dopiero pal na tej prostej. Albo... Nie, nie pal, nie pal, nie pal, nie pal, bo on nie pali. Powiem tobie, jak on będzie palił, dobra? Na tej prostej, na jakiejś prostej. Jedziesz tempem Lando Norrisa tak w miarę, więc jest git. Możliwe, że zaraz na prostej będziesz musiał tej, co będzie w trzecim sektorze. W trzecim? W drugim jeszcze. Przepraszam, no jeszcze jest w drugim. W sumie większość jest w drugim. Nie pal, nie pal, nie pal. No nie, no chłop tutaj wbił. Ja pierdziule. Jakim cudem chłop wbił do... Co? Jakim cudem chłop wbił do nas do kariery? Pal. Albo nie, nie pal, nie pal, nie pal, nie pal. Czy nie, dobra. Pal, 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 bo cię wyprzeli. Już teraz za późno. O Jezu! Co się stało? On się prawie rozwalił. A rozwalił się, Pierre Gasly ma już się uszkodził i zaraz Yuki Tsunoda może w niego wjechać. Gasly ma punkciera! Gasly mu walnęła opona, co jest? I rozwalił prawie swojego teammate'a. Ja pitole, Gasly mu opona walnęła i nie wie co robić. Zniszczył Alfa Romeo, uszkodził siebie i Alfa Romeo. Opona mu odeszła i jedzie 20 na godzinę. Jak to komicznie wygląda? To jakie boty są upośledzone? Chłop jedzie 20 na godzinę po połową bolidu po tarce i zaraz jeszcze Nicolas Latifi... No i blokuje Nicolasa Latifiego!
który nie potrafi go wyprzedzić. I jeszcze się rozwalił prawie. Piergasti dostał desku. Co się stało z Sergio Perezem? Nie wiem właśnie. Perez się chyba Perez ma awarię chyba. A Piergasti dostał DSQ, bo zawisł tak jakby częścią bolidu w powietrzu i nie mógł się ruszyć. Tak, Sergio Perez, awaria mechaniczna. A Piergasti DSQ. Jaka komedia. Piękna gra. Piękna, bo piękna. A nie, Piergasti jest DNF. Co jest? Aha, on się tam chyba wycofał. Dobra, wszystko jasne. Teraz walczysz w sumie od podium, bo Max Verstappen traci 1,5 sekundy do Lando Norrisa, a Lando Norris traci do ciebie 2. Ale ciekawie było z tym gasem. Pierwszy sektor, ładnie przejechałeś, rekord osobisty. Na RS-u więcej od ciebie. Ojo, jeden. A, już mam mniej, dobra. Być w punktach. Albo Mick Schumacher zdobędzie pierwszy punkt w tym sezonie, albo George Russell. Ja pierdzielę, co się dzieje? No. Jak twoje opony? Ile masz procent? 40. Dobrze, dojechać dojedziesz. Przedostatnie okrążenie do Norris. Musisz sekundę utrzymać Norrisa. Ciśnij ile fabryka dała. Żeby nie złapać kolejnej kary. Będziesz albo drugi, albo trzeci. Dziewięćdziesiątych zapasu. Osiemdziesiątych zapasu. Dobra, dziewięćdziesiątych, osiem. Siedemdziesiątych zapasu masz. Lando Norris rekord osobisty. 60 przewagi. Osiemdziesiątych przewagi. Informować ciebie czy nie? Możesz, możesz. Bo ja... czy ciebie stresuje? Muszę się skupiać na tym, na torze, bo... 80 przewagi masz nad Dorisem. Już nie mam czucia na kierownicy. 80. Musisz pojechać najlepsze okrążenie. 90. Zyskujesz. Musisz, to jest decydujące. Pal Ersu ile się da na tej prostej. Gdzie tylko się da, on też pali.
0,9 przewagi. Piękna walka o drugie miejsce. No, ślisko. Sekunda przewagi. Sekunda i 0,2 sekunda i 0,1 sekunda. O Jezu, 0,7, 0,6 przewagi. Ważne, że najgorszy moment przejechałeś w miarę dobrze. Chociaż nie wiem, czy tak dobrze. Straciłeś 0,8. Pal, on ma 20 ersu. 0,1 przewagi. Dwie dziesiąte. I pal! Pal! 0,3. Zyskuje na prostej. Albo nie, traci! Musisz! Jeśli nie popełnisz błędu w ostatnim zakręcie, jesteś na podium. Pal! Na prawo, na maksa! Jesteś drugi! Brawo! Brawo, brawo, Darkowe. W końcu się udało. W jakich okolicznościach? Pół sekundy chyba. Karol, jesteś na podium. Co jest? Czyli dla ciebie ten wzór jednak jest wspaniały. Drugie podium dla Ferrari w tym sezonie. Prawda? Nie. Drugie czy pierwsze? Jezu, to znaczy drugie czy trzecie? Podium wspaniałe. Everybody play their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Jesteś za mną o 1 punkt w klasyfikacji generalnej. Ferrarka jest jeszcze dalej za Alfą Tauri, ale chociaż tam Alfę Tauri jakbyśmy łyknęli w tym sezonie. Co nie? No, przydało mi się. Ale jesteś 1 punkt za mną. Jakim cudem ty niby jesteś w klasyfikacji generalnej kierowców niżej niż byłeś? A nie, ty jesteś punkt przede mną! O nie! Co to jest? O nie! O nie, to mi się nie podoba. Halo, policja. No, znowu błąd ci wywaliło chyba? Nie wywaliło mnie? Nie? Nie. Okej. Nie wywalą im. Czemu dziś na trasie okazałeś się wolniejszy od drugiego kierowców? Kurde, mam opcję, bo to świetny kierowca, zasługuje na sukces, ale nie mam tego blokowanego. Skąd? Ten samochód jest zwrotny jak baletnica. Na pewno. Ja bym powiedział, że jak czołg, ale okej. Dobra, aerodynamika. Do czołgu prędzej idzie go porównać, nie? Zwinnością. Co o tym sądzisz? No.
Tylko jedną mi się udało podbić ten morale. Słabiutko. Bo mi błąd wyskakuje. Co jest dzisiaj z tym Steamem? Niech się ogarną tam w końcu. O Jezu, ale teraz mnie... O Jezu. Ale teraz jestem 5 punktów za tobą w rywalizacji. A ile ty masz u siebie przewagi nade mną? Teraz zobaczę. Ała, ale się uderzyłem. Musimy ulepszamy coś czy nie za 700, a nie, nie mamy czego, kurde. Chociaż... Ale wiesz co, ja już ciebie nie mam w rywalach. Aha, wygrałeś ze mną? Mam tego, Ricardo teraz. Aaa, okej. O, ty wbiłeś 8 level. O nie, tak być nie będzie. Lecimy dalej od razu? Dobra, czekaj, to tu zrobię stopa.